wszystko. No Zakrzówek się mocno zmienia. Jakieś trasy porobili, baseny. No ale spotkaliśmy się tu dla Wima Hofa, metody Wima Hofa. Bardzo popularna metoda oddechowa. Zobaczcie, w pracy sobie siedzicie przeważnie tak, przed komputerkiem zasuwacie. Przepona praktycznie nie pracuje, a my powinniśmy tak naprawdę oddychać brzuchem. Cześć, Czemo z tej strony. No dawno mnie nie było, dawno nie kręciłem odcinków na YouTubie, bo straciłem troszkę wenę. Ze mnie artysta żaden, no ale wracam, zobaczymy co z tego będzie. Dzisiaj zrobimy sobie Zakrzówek i metodę Wima Hofa, tak pokrótce. No po prostu ważne, żeby być aktywnym, też po to robię te odcinki, żeby troszkę się motywować do aktywności. No i też zachęcić Was, żeby działać, korzystać z życia. No i co, jadę na Zakrzówek, pogoda jest taka sobie, Zakrzówek wygląda majestatycznie, mega, kiedy pogoda jest słoneczna, ta woda jest przekolorowa, niebiesko, lazurowa, dzisiaj będzie troszkę bardziej szara, ale i tak miejsce zarąbiste, no więc pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Jakbyście mogli, to tam dajcie suba, subskrybujcie, no i łapę w górę, bo innej chyba się już nie da, nie wiem, nie pamiętam, ale trzymajcie się i korzystajcie z życia, hej! Zakrzówek się mocno zmienia, jakieś trasy porobili, baseny. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle. No wszystkim się nie dogodzi. Oby tylko po prostu ten teren nie został zniszczony. Na pewno będzie mniej śmieci. A my już prawie na szczycie Zakrzówka i zaraz Wam pokażę moje ulubione miejsce w Krakowie. Jestem na Zakrzówku, tam buduje się nowe centrum nurkowe. Na tym małym zbiorniku zrobili baseny z drewna, takie specjalne podesty. No, trochę się zmieniło, zmienia się jakieś ścieżki, barierki. Czy dobrze, czy nie, napiszcie nam w komentarzach, co o tym sądzicie. No, ale spotkaliśmy się tu dla Wima Hofa, metody Wima Hofa. Bardzo popularna metoda oddechowa. A ja Wam dzisiaj mniej więcej przybliżę, o co chodzi. Chodzi o to, żeby się zrelaksować, dobrze pooddychać przeponą, nie tutaj górną częścią klatki piersiowej, bo tylko w ten sposób tak naprawdę poprawnie oddychamy. No i jest to forma medytacji, relaksacji i ekspozycji na zimno. Wim Hof, Holender, który robi zajęcia również w Polsce. On zapropagował wszystkie te zimowe ekspedycje na Śnieżkę bez koszulek, gdzie były różne kontrowersje, że ludzie tam zamarzali, wołali pomocy goprowskiej. Było trochę hejtu, no ale ogólnie rzecz bardzo dobra, tylko trzeba mieć poukładane w głowie, żeby to robić. Tak samo jak będziecie praktykować Wima Hofa i potem wchodzić do wody, ostrożnie bądźcie z kimś, bo na początek mogą być pewne zawroty głowy, dopóki się nie przyzwyczajicie. Można nawet czasami omdleć, więc może warto zrobić sobie to w domu na początek. Lekki prysznic chłodny, ale tak naprawdę wszystko Wam za chwilę pokażę. Jedziemy tam na dół i zaczniemy sobie oddychanie.
O, a tutaj widać te baseny. No to zaczynamy metodę Wima Hofa. Oczywiście ja nie jestem jakimś specjalistą, po prostu bawię się w życiu w różne rzeczy. No i metoda jest jedną z tych rzeczy, które lubię. Po prostu czuję się po tym lepiej. Wim Hof twierdzi, ja też w sumie tak twierdzę, myślę, że to wpływa bardzo dobrze na zdrowie. Mało choruję w sumie po tej metodzie i po ekspozycji na zimno. Ponoć zmienia się pH, co wpływa na system immunologiczny, odkwaszenie organizmu, poprawienie krążenia, oczyszczanie i tak dalej. Ogólnie ma same zarąbiste skutki. No i na czym polega? A przy okazji uczycie się dobrze oddychać. Zobaczcie, w pracy sobie siedzicie przeważnie tak, przed komputerkiem zasuwacie. Przepona praktycznie nie pracuje, a my powinniśmy tak naprawdę oddychać brzuchem. I przy metodzie Wima Hofa właśnie oddychamy brzuchem i klatką piersiową, więc całą powierzchnią płuc, przez co dobrze się wentylujemy. Jest to hiperwentylacja, czasami niewskazana, no ale tak naprawdę potem następuje wstrzymanie oddechu przy wypuszczonym powietrzu, potem znowu wpuszczamy trochę powietrza. Ponoć znakomicie to działa, a ja mogę powiedzieć to samo, że działa znakomicie. Więc zaczynamy od serii 30 wdechów i wydechów. Właśnie najpierw przepona, tutaj brzuch, potem klatka piersiowa, 30 razy. Ja preferuję oddech, teraz oddycham za pomocą ust, ale pamiętajcie, żeby oddychać nosem, to jest bardzo dobrze. Przeczytajcie sobie też książkę, teraz mi wyleciało z głowy, napiszę to w komentarzu. Przewaga tlenowa, super książka o oddychaniu. Dobra, jedziemy dalej i 30 razy. Taki przewodnik na YouTubie, więc sobie puśćcie, Wim Hof mówi dokładnie jak oddychać. Starajcie się też skupić na samym oddechu, nie myślcie gdzieś tam o różnych problemach, po prostu to ma być forma relaksacji, medytacji, więc działajcie w ten sposób. Mogą być pewne zawroty głowy, może temperatura ciała się zmieniać, nie przejmujcie się tym, po prostu działajcie dalej, ile możecie, około 30 razy. Po 30 razach wypuśćcie powietrze i trzymajcie tak nie całkiem, ale no przy normalnym wydechu i wstrzymajcie powietrze na około minutę, no ile możecie. Jeżeli możecie dłużej, to dłużej, dla niektórych minuta to jest bardzo dużo, ale uwierzcie mi, po pierwszych takich wdechach czy po drugiej serii, bo robimy trzy takie serie, zobaczycie, że będziecie potrafić wytrzymać i dłużej niż minutę, dwie i pół minuty, myślę, na spokojnie dacie radę na wypuszczonym powietrzu, bo jesteście hiperwentylowani, dacie radę, mózg nie odczuwa takiego ciśnienia, żeby wziąć wdech. I teraz po serii takich wdechów, wydechów, wypuszczamy powietrze i relaksujemy się. Staramy się, żeby nasz mózg nie myślał o niczym. Wtedy dużo dłużej wytrzymamy. I po około minucie, ile wytrzymacie, bierzemy wdech na 15 sekund. Pamiętajcie o przeponie, o płuckach, niech oddychają. I 15 sekund. Wypuszczamy powietrze po 15 sekundach i wszystko
powtarzamy jeszcze raz, czyli jeszcze raz 30 wdechów i wydechów. Pamiętajcie o przeponie, to jest bardzo ważne, jeżeli chcecie poprawnie oddychać. I w życiu tak samo pamiętajcie o przeponie, żeby faktycznie pracowała. Wypuszczamy powietrze i minutkę. Nie myślimy o niczym, relaksujemy się. I po minutce bierzemy wdech na 15 sekund. I super, robimy 3 takie serie. A potem co? Ekspozycja na zimno. Walimy do wody, czy bierzemy zimny prysznic, cokolwiek, co lubicie. Robicie tą metodę rano, wieczorem, po południu, w pracy, po pracy, jak chcecie, a ja teraz skakuję do wody. No to wchodzimy. To jeszcze nie jest morsowanie, ale już woda. Woda! No jest dobrze. Ale zakrzówek jest bombowy. Zobaczcie, jaka ta woda jest czysta. Tu jest sama przyjemność pływania. I możemy się troszkę zrelaksować, pomedytować. No i co? W życiu róbcie różne szalone rzeczy. Moja teściowa powiedziała kiedyś fajne słowa, fajne zdanie, że dopóki robi się coś nowego, to jest się ciągle młodym. Więc życzę wam tego, żeby nie marudzić zza kanapy, tylko działać. Dajcie tam łapy w górę, subskrybujcie, nie bądźcie żyły. No i miejcie dzisiaj fajny dzień, może z Wim Hofem, co? Trzymajcie się, do zobaczyska, hej!